Zbudziłem się dosyć wcześnie, słońce świeciło, ale zbudził i wszystkich właściwie dookoła wzbudził bardzo intensywny warkot samolotów, jakiego wcześniej się nie słyszało. Podszedłem do okna i zobaczyłem dziwne dwusilnikowe samoloty, które na niewielkiej wysokości latały, swobodnie nad Krakowem krążyły. A obok nich pykały takie czarne dymki. Wszystko to wyglądało na jakąś zabawę. W domu to się potwierdziło, bo moja mama zaczęła krzyczeć, że wybuchła wojna. Ale ojciec, który jeszcze był w łóżku, pamiętam, że krzyczał do niej: głupia kobieto, co ty mówisz? To są manewry, ćwiczenia zapowiedziane na dzisiaj, żadna wojna. Ale ja w pewnym momencie wypatrzyłem, że jeden z tych samolotów, który leciał profilem do mnie, od niego oderwały się takie trzy punkciki, jakby przecinki, i poleciały w dół. Miałem na sobie niebieską koszulkę typu polo i rękawami tej koszuli trzykrotnie mi najpierw zatrzepotało, a potem rozległ się huk, trzy huki. No to już na pewno nie były ćwiczenia. Nawet mój ojciec musiał to stwierdzić i się przeraził i zaczął się szybko ubierać, słusznie, bo za chwileczkę przyjechał po niego motocyklista. Wtedy nie było samochodów, tylko woziło się oficerów motocyklami i zabrał mojego ojca czym prędzej do tej jego jednostki wojskowej, która zresztą była niedaleko. Zobaczył się z nami jeszcze po południu, kiedy przyjechał tylko po walizkę. Mama mu ją pakowała, śpiewając nawet patriotyczne pieśni o ułanie, który jedzie na bój. I ojciec zniknął na ponad rok. Miał zresztą szczęście, bo jego batalion nie udał się na wschód, czyli do Katynia, tylko na południe przez Węgry. Miał trafić do Rumunii, ale na Węgrzech zostali internowani i spędził tam, moim zdaniem, wspaniały rok, ponieważ Węgrzy traktowali ich jako przyjaciół i gości i wspaniale ich przez ten rok hołubili. Po wyjściu polskiego wojska z Krakowa nastąpił okres bezkrólewia, Niemcy jeszcze nie wkroczyli. Ruszono na fabrykę Sichard. Rabunek tych słodyczy, które tam były i w magazynach, i w trakcie wyrobu, trwał przez blisko tydzień. Z całego Krakowa ściągali ludzie, głównie z wózkami dziecinnymi albo innymi, wywożąc nieprawdopodobne ilości słodyczy, których takich, jakich nawet w ogóle nigdy nie widziałem, ponieważ były to eksportowe. Ci, którzy rabowali te słodycze, częstowali nas, dzieci bawiące się na ulicy, co spowodowało, że przez tydzień zjadłem taką ilość czekolady, że przez następne co najmniej dwa tygodnie poważnie to odchorowałem. Miało to też swój zbawienny skutek, ponieważ nabrałem takiego urazu do czekolady, że właściwie zachowałem go do dziś i nie przepadam za czekoladą. A był okres po wojnie nawet, że w ogóle czekolady nie ruszałem. I w czasie wojny, kiedy wszyscy marzyli o tym, żeby zjeść czekoladę, mnie na sam dźwięk słowa robiło się niedobrze. Pewnego razu nagle usłyszałem, a mieszkaliśmy w narożnym budynku na pierwszym piętrze z dużym okazałym balkonem, usłyszałem nagle z ulicy
że prowadzą jeńców niemieckich. Więc była to niebywała atrakcja i wybiegliśmy na ulicę Grzegorzewską, rzeczywiście, żeby oglądać marsz tych rzekomych niemieckich jeńców. Ale kiedy ci jeńcy zbliżyli się i kiedy można było ich z bliska obejrzeć, okazało się, że oni mają szalenie podobne do polskich mundury. Tyle tylko, że te mundury były kompletnie złachane, że oni wyglądali rozpaczliwie, co najpierw było atutem, bo wydawało się, że tak się prezentuje armia niemiecka. Tymczasem okazało się, że były to niedobitki polskich wojsk, że niektórzy z karabinami, niektórzy z orzełkami na czapkach, większość miała nogi owinięte szmatami, szli donikąd, znikąd donikąd. Był to przeraźliwy obraz klęski. Natomiast kiedy pojawili się Niemcy, był to maksymalnie z tym kontrastujący obraz zwycięstwa absolutnego. Przyjechali panowie. Nie mogę zapomnieć jednej rzeczy, że piechota niemiecka, która wcale nie szła na nogach, która została przywieziona ciężarówkami, miała na swoim wyposażeniu miękkie rękawiczki skórzane. Kiedy oni obsługiwali swoją broń, którą oglądaliśmy po raz pierwszy tego typu, a ja jako syn wojskowego miałem z bronią nieco do czynienia. Kiedy oglądaliśmy ich z tą bronią, to wydawali nam się jak postaci z science fiction. Poszedłem do trzeciej klasy i czekała mnie ogromna niespodzianka wszystkich nas, ponieważ dyrektor szkoły przedstawił nam naszego nowego nauczyciela i wychowawcę zarazem naszej klasy. Był to nie byle kto, ponieważ był to najwspanialszy przedwojenny piłkarz, który w tym czasie był trenerem, dzisiaj się mówi selekcjonerem reprezentacji Polski. Nazywał się Józef Kałuża. Był to niezwykły człowiek. Był to człowiek, który na przykład uczył nas przede wszystkim polskiego, bo był polonistą z wykształcenia. Ale musiał nas uczyć z głowy, ponieważ Niemcy zabronili używania jakichkolwiek podręczników. Piłkarz Kałuża znał całego pana Tadeusza na pamięć i mógł spokojnie w dowolnym miejscu, można było otworzyć pana Tadeusza na dowolnej stronie i on podejmował dalszy ciąg, gdyby mu się powiedziało kilka słów. W kilka dni po rozpoczęciu nauki pod szkołę przyjechały dwa niemieckie samochody, w których wysiedli oficerowie i ci oficerowie udali się, dyrektor trząsł się ze strachu, ale ich przyjął, oddał im swój gabinet, chcieli rozmawiać z naszym nauczycielem Kałużą. Kałuża wrócił, rozmowa trwała długo, ponad jakieś blisko 2 godziny. Przerwa w lekcjach była. Kiedy wrócił, był szalenie zdenerwowany, ale nic nam nie chciał mówić. Później dowiedzieliśmy się, że przyszli do niego wysłannicy Niemieckiego Związku Piłki Nożnej zaproponować mu funkcję trenera reprezentacji Niemiec. Dzisiaj byłoby to największe wyróżnienie, jakie mogłoby spotkać każdego trenera na świecie. Wtedy była to propozycja wręcz obraźliwa. Kałuża musiał odmówić i odmówił, zasłaniając się chorobą, ponieważ miał pewne powiązania z
ze szpitalem psychiatrycznym, dzięki żonie zresztą, zasłaniał się względami właśnie psychiatrycznymi. Twierdził mianowicie, że ma fobię na temat piłki nożnej, że ma już przesyt i że nie może w związku z tym nie może podjąć się tej funkcji. Nie zostawili go spokoju, bo go jeszcze potem jeszcze go męczyli, jeszcze próbowali, ale w końcu dali spokój. Zresztą Niemcy mieli już inne wtedy kłopoty i inne problemy niż zajmowanie się piłką nożną. Żeby mu pomóc, ponieważ znalazł się w bardzo trudnych warunkach, żeby mu pomóc, nasi rodzice obmyślili, że on mógłby nam udzielać lekcji niemieckiego. I rzeczywiście zaczął ode mnie. Chodziłem do niego na Krzemionki, gdzie uczył mnie niemieckiego, co odegrało dosyć ważną rolę w dalszym życiu, ponieważ ten niemiecki poznałem na tyle, że z Niemcami mogłem się już swobodnie porozumiewać, co miało zresztą miejsce. Z tą moją umiejętnością niemieckiego puściłem się kilka razy na to, żeby pójść do kina Nur für Deutsche. Tym kinem była obecna filharmonia w Krakowie. Nazywało się Kino Urania oraz kino w teatrze, które obecnie nazywa się Bagatela. Do tego niemieckiego kina przestałem chodzić po przygodzie, która mogła mnie kosztować, kto wie, czy nie utratę życia. Pewnego razu poszedłem na film do kina Urania i przysiadł się do mnie młody Niemiec z Hitlerjugend w mundurze. Oczywiście nie miałem niemieckiego akcentu i on szybko rozpoznał, że Niemcem nie jestem. No ale ja wtedy już poszedłem w zaparte i udawałem, że jestem, że pochodzę z rodziny niemieckich Krakowian. On niby to przyjął jako wystarczające wyjaśnienie, ale kiedy wyszliśmy z kina, zaproponował mi, żebym poczekał, on przyniesie lody. Ja się domyśliłem, że jemu nie o to chodzi, tylko że on pobiegł do policjanta, co zresztą nawet dostrzegłem po kierunku, w jakim pobiegł. I spod tego kina uciekłem i bardzo okrążną drogą z duszą na ramieniu wróciłem do domu.